Witajcie. Prawda o koronawirusie w Polsce, odcinek 9. Tego nie usłyszycie podczas rządowych konferencji prasowych. Dzisiaj będzie o czymś bardzo istotnym. Z dwóch punktów widzenia. Z punktu widzenia zdrowotnego i z punktu widzenia ekonomiczno-gospodarczego. Dzisiaj będzie o maseczkach. O tym, dlaczego inne kraje, i tutaj zaskoczę wszystkich tych, którzy mówią, że porównuję Polskę do krajów bogatych. Całą analizę, którą przeprowadziłem, jest to analiza dotycząca Republiki Czeskiej, kraju podobnego pod względem i historycznym, i ekonomicznym do nas, do Polski. Powiem o tym, dlaczego u nich odmrażana jest gospodarka, dlaczego jest to robione z sensem, z planem, dlaczego jest to mniej niebezpieczne aniżeli u nas i pokażę również podczas testu, dlaczego warto nosić maseczki w trakcie trwania pandemii jakiegokolwiek wirusa, nie tylko koronawirusa. Zaczynajmy od tego, kiedy w Polsce, a kiedy w Czechach zostały wprowadzone nakazy noszenia maseczek, czy zakrywania twarzy. W Czechach było to 20 marca, w Polsce 16 kwietnia. Dlaczego tak późno? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że w Polsce, kiedy Czesi zamawiali transporty środków ochrony indywidualnej, w Polsce dyskutowano wtedy nad sensem noszenia maseczek. Niektórzy się z tego śmiali. Po drugie natomiast, w Polsce nie było wystarczających środków ochrony indywidualnej, wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej, nawet w szpitalach, więc ciężko mówić tutaj o tym, aby obywatele naszego kraju mogli te maseczki kupować. Czesi, wprowadzając nakaz noszenia maseczek czy zakrywania twarzy, robiąc to od 20 marca, wprowadzając taki nakaz, wcześniej zaopatrzyli cały kraj i wszystkich obywateli darmowo, dzięki tym transportom, które przylatywały do Pragi, właśnie w środki ochrony indywidualnej, właśnie w maseczki. Kilkadziesiąt milionów maseczek przyleciało kilkoma transportami do Republiki Czeskiej. Mamy maseczki, dostajemy je za darmo i ostatecznie musimy je nosić. Kara za nieprzestrzeganie tego nakazu od 20 marca na polskie 1700 zł. Prawie jak grzywna. W Polsce konferencja prasowa 9 kwietnia. Minister zdrowia pan Łukasz Szumowski mówi, że od 16 kwietnia, czyli za tydzień od tamtego terminu, wszyscy muszą zakrywać nos i usta. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że do Polski taki sam transport, oczywiście zdecydowanie bardziej nagłośniony, zdecydowanie uroczyściej powitany, zdecydowanie z większą werwą pokazany całemu naszemu kraju, to transport największym obecnie transportowym samolotem, który istnieje, Antonowem. Antonow, proszę Państwa, przyleciał do Polski z tymi środkami ochrony indywidualnej, abstrahując od tego, czy mają, czy nie mają certyfikatów ważności i certyfikatów bezpieczeństwa, przyleciał 14 kwietnia. Już wiecie, dlaczego 9 kwietnia pan minister zdrowia mówi, że od 16 kwietnia będziemy musieli nosić maseczki? Ponieważ 14 kwietnia, czyli pomiędzy, przylatuje samolot z tymiże właśnie maseczkami. Wcześniej jak mieli nakazać noszenie maseczek pod groźbą sankcji finansowych, czyli mandatów, grzywien, w momencie, kiedy tych maseczek nie było? Stąd nosimy maseczki dopiero od 16 kwietnia. Ale Czesi zrobili to od 20 marca, miesiąc wcześniej. I teraz chciałbym powiedzieć Wam, do czego to doprowadziło, a potem pokażę na przykładzie właśnie maseczki, do czego to doprowadziło, dlaczego doprowadziło to do tego, że mogą zrobić to, o czym za chwilę przeczytam. Tak więc Czesi od 27 kwietnia, czyli od tego poniedziałku, który był, otwierają nie tylko sklepy o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, ale też szkoły jazdy, siłownie i centra fitness. Część małych sklepów, na przykład obuwniczych, papierniczych, niewielkie obiekty sportowe, zostały otworzone przez Czechów już przed Wielkanocą. Odprawianie nabożeństw dla 15 osób będzie możliwe również od poniedziałku 27 kwietnia. 11 maja, proszę Państwa, przychodzi czas na otwarcie m.in. hospód, czyli takich gospod, czyli takich no tawern, restauracji i kawiarni z ogródkami, które wydają posiłki i napoje przez okno na razie.
A od 25 otwierane już jest wszystko tak, że będzie można tam siedzieć. Nie będzie trzeba odbierać tego przez, nie będzie trzeba odbierać tego przez okienko, tylko będzie można po prostu pójść i usiąść. Szanowni Państwo, maseczki, testowanie na ogromną skalę, zdecydowanie większą, prawie trzykrotnie większą aniżeli Polska, jeżeli chodzi o milion mieszkańców, generalnie doprowadziły do tego, że Czesi już powoli odmrażają państwo, robią to w miarę bezpiecznie i najprawdopodobniej będzie można już 25 maja wrócić do standardowej, normalnej pracy. To wydaje się być bardzo szybko, jeżeli chodzi o na przykład kontekst Polski, gdzie my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ostatnio nawet pan minister Szumowski powiedział, że przesuwamy szczyt zachorowań na jesień. Czesi już właśnie będą pod koniec maja odmrażać gospodarkę całościowo. Testy, środki ochrony indywidualnej używane powszechnie. Chciałbym Wam pokazać teraz wykres, który jest wykresem z Worldometer, czyli takiej strony, która bada wszystkie statystyczne, najnowsze informacje. Również został zaadoptowany w jakimś stopniu przez OKO.press. I tu jest ten wykres. Ja oczywiście nie potrafię malować wykresów, ale doskonale widzicie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o tę część tutaj, to mamy liczbę zachorowań. Czyli widzimy, no, że niebieska linia jest zdecydowanie wyżej, jeżeli chodzi o zachorowania. Czerwona linia jest zdecydowanie niżej. Tutaj mamy kolejne dni, czyli tutaj na tej osi X mamy liczbę, mamy termin, czyli mamy dni, natomiast na osi Y mamy generalnie liczbę zachorowań. Tak więc widzimy, że jeżeli chodzi o niebieską kreskę, no nie trudno się domyślić, że niebieską kreską jest oznaczona właśnie Polska, mamy właśnie no prawie, że wykładniczy wzrost, no tutaj powoli widać, że się coś tam chce załamać. Natomiast jeżeli chodzi o czerwoną linię, no to jest linia czeska. Już widzimy, że ten szczyt zachorowań, jakkolwiek można go nazwać, oni ten szczyt zachorowań mają za sobą i dzięki temu właśnie, że testują i dzięki temu, że mieli środki ochrony indywidualnej, jakimi są maseczki, generalnie rzecz biorąc, bardzo szybko właśnie tu już się przecięliśmy, to było około połowy, około 13 kwietnia, już się przecięliśmy i wyprzedziliśmy Czechów zdecydowanie, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych, pomimo że Czesi jako pierwsi zaczynali startować z koronawirusem, do nas koronawirus dotarł trochę później aniżeli do Czechów. Tak więc widzicie, środki ochrony indywidualnej, testy doprowadzają do tego, mając na myśli środki ochrony indywidualnej, mówię tutaj maseczki, doprowadzają do tego, że generalnie rzecz biorąc można doprowadzić do spadku zachorowań, jeżeli chodzi o tę krzywą epidemiczną i dzięki temu możemy w jakimś stopniu w miarę bezpiecznie odblokowywać, odmrażać kolejne gałęzi gospodarki. U nas niestety jest to, wydaje mi się, robione na łapu-capu, ponieważ niestety, ale mamy mało testów, środki ochrony indywidualnej zostały wprowadzone aż miesiąc po tym, jak wprowadzili to Czesi, tak więc jesteśmy opóźnieni, jeżeli chodzi o maseczki, o miesiąc do Czechów, więc jak oni odmrażają gospodarkę całą 25 maja, więc patrząc realnie, my powinniśmy bezpiecznie, patrząc na Czechów, zrobić to dopiero około 20-25 czerwca. Natomiast wydaje mi się, że zrobimy to wcześniej i pytanie, jakie to będzie niosło za sobą konsekwencje. Natomiast jeszcze jest jedna istotna rzecz. Czesi od początku pandemii, od początku epidemii na ich terytorium napisali plan działania. Napisali plan działania z każdym dniem, co po kolei będą robić od początku, czyli od około marca do 8 czerwca. Oczywiście niektórzy mówią, no skąd można wiedzieć, co się będzie działo w czerwcu. Zgadzam się z Wami. Natomiast oni mieli plan, który ulegał modyfikacjom. I dzięki temu, że do 8 czerwca napisali cały plan, przenieśli to odmrażanie gospodarki z 8 czerwca na 25 maja, bo ten plan, który mieli rozpisany, najpewniej jest planem, który przyniesie oczekiwany efekt już dużo wcześniej. W Polsce niestety nie mamy do czynienia z osobami zarządzającymi, które przekazałyby nam plan. Żyjemy od konferencji do konferencji. Nie wiemy dokładnie, czego dowiemy się podczas kolejnej konferencji, co nam zostanie zaproponowane. I to niestety jest bardzo przykre i powoduje ten lęk, powoduje ten hejt wobec ochrony zdrowia, więc no tutaj jednak osoby, które stworzyły plan, tak jak zrobili to Czesi, zrobili to dobrze pod dwoma względami co najmniej. Po pierwsze, obywatele wiedzieli, co się dzieje z dnia na dzień i co będzie się działo. To ulegało oczywiście modyfikacjom. A po drugie,
mogli stworzyć taki plan, który doprowadził ich 8 kwietnia do odmrożenia gospodarki, a jednak ta gospodarka dzięki pewnym ruchom, przede wszystkim izolacji, dystansowaniu społecznemu i środkom ochrony indywidualnej, czyli właśnie maseczkom, doprowadziło do tego, że można było czy planuje się już teraz przesunięcie tego odmrażania gospodarki całościowego z 8 czerwca na 25 maja. A teraz maseczki. Będzie krótko o maseczkach, będzie o teście i o tym, czy można je dalej nosić, czy trzeba je wyrzucać. Tak więc tak, tu mam Ci kartkę. To jest kartka, która pokazuje, jakie mamy do wyboru maseczki, jak nas chronią. Pierwsza maseczka to jest maseczka, która jest to trójwarstwowa maseczka chirurgiczna. Kto ją może nosić? Generalnie rzecz biorąc każdy, wszyscy, czyli i ochrona zdrowia, i personel medyczny, i inne służby, ale również może nosić taką maseczkę każdy z nas. Ochrona innych przed zakażeniem to 98%, czyli my nie zakazimy innych, ponieważ są to bardzo wysokie statystyki i generalnie tylko 2% osób możemy zakazić. Jeżeli chodzi o ochronę nas, no to niestety tylko 50%. Kolejna maseczka to jest maseczka FFP1 bez zaworka. Tutaj zobaczcie, bez zaworka FFP1. Możemy ją dłużej nosić. Chroni w lepszym stopniu nas, bo w 80% innych chroni tak samo. Kolejna maseczka to jest maseczka, którą ja mam, czyli FFP2 KN95. 95 świadczy o tym, że po prostu 95% osób jest chronionych. My jesteśmy chronieni w 95%, natomiast inni są chronieni tak jak przy innych maseczkach w 98%. To jest maseczka bez zaworka, bo później mamy maseczki z zaworkami. Te wszystkie trzy maseczki, które wymieniłem, są dla wszystkich. Później mamy maseczki z zaworkami. Maseczki z zaworkami, czyli maseczki, które mówią, które de facto nie chronią innych przed nami, ale chronią bardzo nas. Czyli maseczka FFP2 z zaworem, 95% ochrony dla nas. No i maseczka FFP3, która powinna być przeznaczona dla właśnie pracowników ochrony zdrowia, którzy na co dzień współpracują czy pracują z koronawirusem, diagności laboratoryjni, czy inny personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, 99% ochrony dla nas, żadnej ochrony dla kogoś innego, jak widzicie. Te maseczki można nosić dłużej, 8 godzin, a maseczkę chirurgiczną 4 godziny, oczywiście nie polecam, za chwilę o tym powiem. Na samym dole mamy napisane, że maseczki bawełniane, czy takie chałupniczo wykonywane, są maseczkami, które nie mają atestów. Tak więc widzimy doskonale i teraz zrobimy sobie test, że co by było warto zrobić. Tutaj jest taki lakier do włosów, który kupiłem celowo dla celów tego filmiku. To jest maseczka KN95, taką jak Wam wcześniej pokazywałem, czyli ona de facto jest maseczką wielowarstwową, maseczką, która w 95% chroni nas przed zakażeniem, a w 98% innych. To są maseczki najlepsze, które powinni nosić wszyscy ci, którzy nie są personelem medycznym. Oczywiście, jeżeli istnieje dostęp, ja dzięki jednej z moich koleżanek miałem po prostu możliwość zamówienia takich maseczek z Chin. Są drogie, ale generalnie rzecz biorąc trzeba było je zamówić, ponieważ są najbardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o maseczki z takie, które mogą nosić i powinni nosić osoby, które nie są medykami, czyli idę do sklepu, idę do innych budynków użyteczności publicznej, idę na spacer, gdzie będę wiedział, czy gdzie wiem, że będę kontaktował się z innymi obywatelami, generalnie rzecz biorąc taka maseczka, ale inne jak najbardziej też, bawełniane jak najbardziej też. Patrzcie, tutaj mamy ten lakier, to nie jest idealny aerozol, widzicie, to nie jest idealny aerozol, natomiast to jest jakiś aerozol. I generalnie rzecz biorąc, jak patrzymy, o, tu sobie popatrzmy, jest aerozol, tak jest. Aerozol, generalnie rzecz biorąc, z takim aerozolem mamy do czynienia, jeżeli ktoś kichnie. Oczywiście te cząstki wirusa są znacznie mniejsze, więc tutaj nie oddam tego idealnie, jeżeli chodzi o warunki testowe, ale taki aerozol, generalnie rzecz biorąc, patrzcie, co robi maseczka. Maseczka jest założona i generalnie ta maseczka, jak widzicie, nie przepuszcza. To znaczy, że ta maseczka przepuszcza w zdecydowanie mniejszym stopniu, aniżeli ten aerozol by się dostawał do nas, do twarzy. Tutaj pokażę Wam co innego, bo to jest jakiś suchy chyba szampon, nie wiem, ale to jest coś, co jeszcze lepiej pokazuje, ponieważ to idzie zdecydowanie szybciej. I patrzcie, mamy taką maseczkę, nakładamy ją odwrotnie, czyli tak jak teraz atakuje nas wirus, widzicie? I generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tę maseczkę, no to ona w jakimś stopniu blokuje. Oczywiście, wiele blokuje wydostawanie się tego, przedostawanie się tego patogenu. Oczywiście,
W tej maseczce musimy mieć świadomość, że to jest maseczka, która ma wiele warstw. Więc tak jak pierwsza warstwa może faktycznie przepuści i odbije, to gdzieś ten koronawirus może się w tej maseczce zagnieździć i później przy kolejnym używaniu może niestety, ale w jakimś stopniu nas zarazić, zakazić. Co najważniejsze, jeżeli chodzi o te maseczki, to te maseczki, wszystkie maseczki nie były badane pod kątem wirusów, które są zdecydowanie mniejszymi cząsteczkami, tylko były badane pod kątem bakterii, taką generalnie najbardziej, może nie fenomenalną, tylko takim schematem, czyli taką bakterią idealną, wzorcową, jest bakteria Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec złocisty, na przykład taki gronkowiec, który nam tam wywołuje często trądzik, jesteśmy jego nosicielami. I 98% czy 95% te wszystkie dane są właśnie podawane nie wobec koronawirusa, który jest dużo mniejszy od bakterii, jaką jest Staphylococcus aureus, tylko właśnie dla tej bakterii, dla pyłów, dla alergenów, dla właśnie takich bakterii. Dlatego nie możemy mieć, nie mamy tak naprawdę pełnych informacji, w jakim stopniu te maseczki chronią nas przed zachorowaniem koronawirusa. Na pewno nie jest to 98%, tak jak podaje producent, bo to, co podaje producent, to jest zastrzeżone, czyli to KN95 czy 98, to jest zastrzeżone tylko i wyłącznie do innych, aniżeli SARS-CoV-2, czyli koronawirus obecny, patogenów. Patogenów najczęściej większych, aniżeli SARS-CoV-2. Jeżeli chodzi o taką maseczkę, ona pomimo tego, że no w jakimś stopniu może być wykorzystywana wielokrotnie, jeżeli mamy do czynienia z materiałem niezakaźnym, niezaraźliwym, czyli pyły, alergeny, właśnie no chodzi głównie o taki smog, bo to Chińczycy właśnie stosują bardzo często, aby unikać czy narażenia na ten smog, to generalnie, jeżeli o to chodzi, mamy do czynienia z maseczką, którą można wykorzystywać wielokrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o taki patogen, to musimy mieć świadomość, tak jak wcześniej powiedziałem, ta maseczka ma strukturę warstwową. Jeżeli będziemy chcieli ją zdezynfekować środkami odkażającymi, etanolem, izopropanolem, aldehydem glutarowym, jodopowidonem, czy nawet naświetlić go światłem UVC, to faktycznie możemy zdezynfekować, ale możemy zdezynfekować tylko pierwszą warstwę. I co później? I później niestety, jak zdezynfekujemy pierwszą warstwę, to kolejne warstwy, bo to jest materiał warstwowy, mogą nie być zdezynfekowane i przy każdym kolejnym zakładaniu możemy się zainfekować czymś, co nie zostało zdezynfekowane. Dlatego jeżeli chodzi o maseczki, najczęściej, i tak podaje europejskie CDC, najczęściej powinno się stosować tylko i wyłącznie jeden raz. Oczywiście wiemy, że jest ogromny kłopot, jeżeli chodzi o dostęp do maseczek, tak więc też CDC mówi, lepiej nosić jakąkolwiek ochronę, niż nie nosić żadnej. Tak więc idealnie byłoby, aby po użyciu takiej maseczki wyrzucić ją. Maseczka jednorazowa chirurgiczna, 10-15 minut do wyrzucenia. Maseczka taka KN95, myślę, że 2-3 godziny maksymalnie, piszą 8 godzin, natomiast producent chiński, jak czytałem, pisze 2-3 godziny do wyrzucenia. Niektórzy nawet mówią 4 godziny, ale do wyrzucenia. Jeżeli nie możemy wyrzucić tej maseczki, najlepszą formą odkażania czy dezynfekcji jest stosowanie jakby dwóch rozwiązań. Po pierwsze, pierzemy taką maseczkę w detergencie 60 stopni 30-45 minut. Ja wiem doskonale, że jeżeli chodzi o programy pralki, to nie do końca to jest możliwe, ale chodzi o to, że trzeba w jakimś stopniu no tak to nastawić, żeby generalnie uzyskać albo 60 stopni 30 minut, czy 45 minut, czy godzinę na przykład na 40 stopni. Generalnie chodzi o to, żeby po prostu standardowo te 60 stopni 45 minut, to jest pewne, że będziemy mieć do czynienia z dezynfekcją tej maseczki. Później ją wyciągamy, możemy ją spryskać dodatkowo jakimś środkiem dezynfekującym, czyli w tym wypadku na przykład alkoholem etylowym. Pozostawiamy ją do wysuszenia i na końcu najwyższa temperatura, żelazko i prasujemy. Wtedy wiemy, że taka maseczka faktycznie będzie zdezynfekowana. Pytanie jest takie, czy my nie uszkodzimy tym wszystkim, czyli dezynfekcją i chemiczną, i temperaturową, czyli żelazkiem, a chemiczną, czyli praniem i psikaniem etanolem, czy nie uszkodzimy tej struktury? Nie wiadomo.
Dlatego ja jako lekarz muszę Wam powiedzieć, że nawet taka maska po jednym użyciu powinna trafić do kosza, ponieważ nigdy nie wiemy, czy ta maska, z uwagi na to, że ona jest przeznaczona bardziej do pyłów, bardziej do bakterii o większym rozmiarze, nie zostanie zainfekowana właśnie w kolejnych warstwach mniejszym organizmem, jakim jest koronawirus. Oczywiście nie wiemy też, czy ten koronawirus pomiędzy warstwami materiału przeżyje, ale nie wiemy też, może przeżyć, a może nie przeżyć. Dlatego jest to na tyle niebezpieczne, że jeżeli faktycznie będziemy chcieli użyć ponownie tę maseczkę, może to spowodować problem. Tak więc podsumowując, po pierwsze, jak widzieliście i słyszeliście na przykładzie czeskim, maseczki naprawdę robią ogromną robotę. Nie tylko one, ale również one. Po drugie, widzieliście testy i widzieliście to, że psikany aerozol w jakimś stopniu jest gorzej się rozprzestrzenia w momencie, kiedy mamy na sobie taką maseczkę. To znaczy, że ta maseczka gdzieś tam ten aerozol rozpyla, gdzieś tam go zatrzymuje. Oczywiście nie całość, oczywiście nie tak duży aerozol, jakim jest szampon sztuczny czy suchy i jakim jest lakier, więc ten wirus może przejść, ale jednak z punktu widzenia aerodynamicznego jednak będziemy mieli na pewno zmniejszone ryzyko zakażenia się koronawirusem, gdy będziemy mieli osłoniętą twarz. Dlatego na pewno noście maseczki, na pewno powoli odmrażajmy kolejne gałęzie gospodarki w Polsce, abyśmy no nie stali się drugimi Włochami czy Hiszpanią. No i oglądajcie kolejne odcinki Prawdy o koronawirusie w Polsce. To był 9 odcinek Prawdy o koronawirusie w Polsce. Zapraszam Was na 10, a tam będzie nieanonimowa relacja z jednego ze szpitali w Gorlicach, gdzie dyrektor pod płaszczykiem pandemii zdecydował się obniżyć albo nie podwyższył tak jak dotychczas wynagrodzeń trudno na froncie pracującym pracownikom ochrony zdrowia, w tym lekarzom. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!